Szczęść Boże, tak jak mówiliśmy, system zabezpieczenia społecznego to jest obowiązek państwa i to obowiązek, który wynika z podpisanych umów, konwencji, a także z gwarancji, jakie ma dla swoich obywateli nasza konstytucja, prawda, dla wszystkich, którzy tutaj mieszkamy. I ten system musi być systemem obowiązkowym, ponieważ jak wiadomo, sytuacje, o których mówimy, sytuacje, kiedy spełnia się ryzyko socjalne, są często nieprzewidywalne i niezależne od naszej woli. Dlatego właśnie we wszystkich cywilizowanych krajach mamy system jakiegoś zabezpieczenia społecznego i albo jest to system składkowy, albo jest to system, który jest budowany w oparciu o podatki. Wtedy mamy szeroko zakrojoną pomoc społeczną. Czyli nawet w takich krajach, gdzie nie funkcjonują ubezpieczenia społeczne, mamy gwarancję bezpieczeństwa socjalnego w postaci szeroko rozbudowanych świadczeń socjalnych, co nawiasem mówiąc przyciąga bardzo wiele osób, na przykład do takiego kraju jak Stany Zjednoczone czy Wielka Brytania, bo tam de facto nie ma takich klasycznych, opartych na modelu Bismarcka ubezpieczeń społecznych. W Polsce mamy inną tradycję, no i bez wątpienia ten model, który został ukształtowany po psuciu go od praktycznie 97 roku, chociaż reforma była wdrożona dopiero od 1 stycznia 99 roku, wymaga bardzo trudnych i zdecydowanych działań naprawczych. Natomiast nie ulega wątpliwości, że ochrona ryzyka socjalnego, w tym również ochrona dożycia wieku emerytalnego, jest absolutnie domeną państwa i że ludzie, którzy są beneficjentami tego systemu, to nie są jakieś osoby, które korzystają z pracy innych osób, tylko przeciwnie. Ci, którzy dzisiaj są emerytami, czy nawet są rencistami, albo ich dzieci, mają prawo, mają roszczenie do tego wspólnie wygospodarowanego majątku, ponieważ oni sami przyczyniali się do tworzenia tego majątku. I ja się bardzo dziwię, że osoby, które tak chętnie mówią o kapitale ludzkim i wszystko przeliczają na jakieś wartości pieniężne, nie potrafią tego prostego faktu zrozumieć. Jeżeli byśmy mieli dobrze funkcjonujący system ubezpieczeń społecznych, to wtedy oczywiście te pozostałe ryzyka są chronione w systemie pomocy społecznej, ale i jedno i drugie obciąża budżet państwa. I gdybyście państwo zechcieli popatrzeć na wydatki budżetu, naszego budżetu, to byście zorientowali się, że prawie tyle samo pieniędzy, a może nawet jeszcze więcej, jeżeli byśmy wzięli pod uwagę również wydatki budżetów jednostek samorządu terytorialnego, ile się dopłaca do ZUS-u, żeby ludzie mogli żyć godnie i mieć prawo do świadczeń, które wypracowali, dopłaca się również i wypłaca się w postaci różnych świadczeń z pomocy społecznej. To jest rozwiązanie niedobre i w związku z tym na pewno trzeba będzie znaleźć inne. Natomiast wracając do tego, co mówiłam przed kilku tygodniami na temat postulatu, że można by system obowiązkowy zastąpić systemem dobrowolnym. Otóż proszę państwa, może można. I ja nawet bym państwa do tego gorąco namawiała. Kto ma dodatkowe pieniądze, jak już spłaca raty za mieszkanie, za urządzenie tego mieszkania, ponosi koszty utrzymania i wychowania dzieci, ale być może, że dzięki programowi 500+ i innym tam projektom rządowym, które być może ułatwią życie polskim rodzinom, będzie taka sytuacja, że stać nas będzie na to, żeby ponosząc bieżące koszty funkcjonowania naszego gospodarstwa domowego, jeszcze sobie odłożyć pieniądze z myślą o przyszłości. Ja bym bardzo chciała, żeby tak było. Chciałabym również, żeby pracownicze programy emerytalne były programami powszechnymi i to by dawało nam dodatkową emeryturę zależną od naszych dochodów i od tego, jak prosperuje nasz pracodawca. Bo pamiętajmy, że tutaj zawsze są te trzy strony. Państwo, sam zainteresowany i pracodawca. Państwo jako gwarant w tym wypadku byłby przy tego typu świadczeniach. Ale proszę państwa, póki co, to z badań, na które niedawno się powoływałam, wynika, że zaledwie 6% Polaków w wieku 25-45 lat w ogóle wie,
w jaki sposób poruszać się w tym obszarze ubezpieczeń dobrowolnych, a tylko 14% z tych 6%, czyli praktycznie około 1%, rzeczywiście dobrze rozumie i ma środki na to, aby oszczędzać długoterminowo na wypadek jakiegoś ryzyka losowego. Więc proszę Państwa, dopóki jest tak, jak jest, to pracujmy wszyscy wspólnie nad reformą systemu zabezpieczenia społecznego, żeby usunąć te wszystkie złe rozwiązania, które wprowadzono od 1999 roku aż po dzień dzisiejszy, ale naprawdę jeszcze na ubezpieczenia dobrowolne przyjdzie nam sporo poczekać. Może jak już minie kadencja i zobaczymy efekty planu Morawieckiego i innych planów, to być może wtedy tę dyskusję można będzie prowadzić w inny sposób i w innych realiach. I tym optymistycznym akcentem żegnam się z Państwem. Szczęść Boże, do zobaczenia.